Pływam sobie wśród rybek. No, kurczę. Już teraz wiemy, jak zdobywać ryby wodne, które dają powietrze. Wiemy też, jak zdobywać ryby, które dają jedzonko. Więc ogólnie to teraz chyba już z marszu lecimy, co nie? Teraz to już chyba easy. Dobra, no oczywiście będziemy musieli nazbierać oba gatunki. Dobra, zdajmy złomu. O, tak w miarę przy okazji postaram się. Dobra, złom. Tak patrzę, czy tutaj, wiecie, na razie te okolice badam. Oho, ślepy zaułek i rybka złapana. Tak okolice naszego początku staram się badać. Tak na razie staram się za bardzo nie od... O, to coś nowego jest. Muszli koralowca. W ogóle, tak zapomniałem wam poczytać w ogóle, co ja ostatnio poznajdywałem. Więc wypłyńmy może na razie. O, bogowej rynkę! 1100 bicików! O, bogowie! Jak gruby donejcik! Do, dziękuję ci, Rinkę! Piąteczka dla ciebie, czaty! GG dla Rinkę, no, miło! Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Skoczek. Pospolity padlinożerca u podstawy łańcucha pokarmowego. Otwór głęboki, na tyle mały, aby nie stanowił zagrożenia dla większości organizmów. To stworzenie przystosowane jest do żerowania w odpadach w swoim ekosystemie. Trzy żuwaczki. Uuu, ciekawe, wiedzieliście o tym? Pewnie nie. Trzy odnóża. Uuu. Dzięki silnym mięśniom ta forma życia może pokonać w wodzie duże dystanse, także poruszać się po morskim dnie. Podsumowanie. Niezbędny przy utylizacji odpadów. Nieźle. A wiedzieliście coś o oczopraszce? Pewnie nie i pewnie chcecie się dowiedzieć, co to za ryba. Już wam mówię. Wolno poruszający się ciekawski roślinożerca. Barwny, maskujący, sugerują przystosowanie do chronienia się przy morskim dnie. Oczy na końcu czułek, pomocne przy rozglądaniu się za drapieżnikami z kryjówek pośród koralowców. Zachowanie, bardziej aktywny w ciągu dnia, ale wolny i łagodny przez cały czas. Przetrwanie oczopłaszczki zależy od kombinacji kamuflażu i gustu drapieżników, którzy mogą znaleźć bardziej pożywny posiłek gdzie indziej. O, pęcherzówka! Ten niezwykły roślinożerca wydaje się bezbronny i nie wykazuje wielu podobieństw do innych form życia. Półprzepuszczalna membrana. Pęcherzówka jest w stanie przefiltrować powietrze i wodę morską do swojego organizmu poprzez unikalną membranę. Pozwala to jednocześnie usuwać i konsumować cząsteczki organiczne złapane w trakcie filtracji oraz regulować pływalność. No dobra, w sumie nic ciekawego, ale dowiedzieliśmy się, że możemy pić wodę. O, koral stołowy. Kurczę, ale wygląda, co nie? Dobra, później poczytam jeszcze. To jest bardzo interesujące oczywiście, ale spokojnie, poczytamy sobie to wszystko, bo widzę, że jesteście ciekawi. No nie wytrzymacie. O, a co to za tunel? Dzień dobry. Mieszka tu ktoś? Kurde, trochę się cykam. Ale dobra. Halo? Nie ma tu nikogo groźnego? Oj, patrzcie. To coś mi zrobi? Dziwne odgłosy wszędzie. O, tlen to zapełnia. Fajne. Dobra, weźmy. Kurczę, trochę się cykam. Ale chyba jaskinia bezpieczna ogólnie. Ale jakieś dziwne dźwięki słyszałem. Lekko się zacząłem cykać, co nie? Halo? Mieszka tu ktoś? Teren jest bezpieczny, prawda? Na pewno. Dobra, teren bezpieczny. Ale... O, a co to za grzyb? A nie, to chyba nic ciekawego. Okej, fałszywy alarm. O, złom, weźmy. Ale przyznam się, że trochę się tak zdygałem. Bardzo... O, jakie rośliny! Ciekawe, czy są tu jakieś... Czy coś można wodą? Rozbadajmy to. Zobaczmy, co z tego można. O, pnącze wodorostów. Dziwny dźwięk. Mam się bać? O, tamten nie wygląda. Tamten milusiński nie wygląda akurat bardzo zaciekawiony. Pnącze wodorostów, zbadajmy to szybko. No zbadaj to, co ty robisz? Weźmy. Dobra, weźmy. Nie wiem, do czego to jest. Zaraz poczytamy.
trochę wzięliśmy. Tu coś jest, zobaczmy. O kurde, boję się. Ja pierdykam. Tam jest jakiś bydlak. Mało tego zostało już. Dobra, spadamy na górę. Brak miejsca w ekwipunku, okej. Dobra, widziałem jakiegoś bydlaka. Śmierdziela. Dobra, no był jakiś bydlak, bydlak śmierdziel, ale chyba wszystko pod kontrolą. Na razie. Zarządzanie sygnałem schematy. Co? Czy mam skuterka? Kurwa, oczywiście, że tak. Poczekaj, zaraz to znajdę. Latarka. To też by się przydało. Możemy latarkę w sumie zrobić, tak sobie myślę. O, jest! Tutaj, musimy smar i miedziany przewód. Co nie? Jeśli byśmy bardzo chcieli. Latarkę też byśmy sobie zrobili. Przyrząd wynurzeniowy. O! Patrzcie, powiem herzówka? Guma silikonowa, ale jeszcze nie mamy. Nie wiem jak zrobić gumę silikonową na razie. Chociaż wiem jak zrobić gumę silikonową. To jednak możemy to chyba zrobić. Dobra. To teraz tak. O, to jest w ogóle fajne. Zróbmy sobie też to. Zróbmy sobie też nóż. Flara jest taka, narzędzie naprawcze. To na razie nie potrzebujemy. Konstruktor bas. Uuu, fajne. Zestaw elektryczny musimy sobie na pewno zrobić. Tak mi się wydaje. A zestaw elektryczny robi się ruda srebra. Dobra, no to troszkę rzeczy sobie tu narobiliśmy. Ogólnie zasłaniam wam kamerką te rzeczy, które sobie tu zaznaczyłem. Więc chyba przesuniemy kamerkę na lewą stronę, żeby wam po prostu nie zasłaniało to. O, teraz będziecie widzieć. Zaznaczyłem sobie kilka rzeczy, które chcę gdzieś tam zrobić. Fajne w sumie, dobra. Kurczę, wydaje mi się, że to nie jest za bezpieczna dzielnica, bo... No nie wiem czemu, jakaś taka się wydawało... Jakaś taka agresywna się wydaje. Wróćmy na razie do bazy, bo troszkę się oddaliśmy. Odkryłem już wodę? Odkryłem, jeszcze jak. I a propos wody, musimy pęcherzówki jakieś znaleźć, bo... A propos wody, właśnie. Trzeba by się jakieś pęcherzówki gdzieś złowić. Bo nie mamy picia za dużo. Tutaj w tych okolicy było dużo pęcherzówek. Ale ja nie wiem, czy one w nocy się, kurczę, nie pojawiają. A nie, jest pęcherzówka, dobra. Dawaj, chodź tu, kurwa, chodź tu, głodny jestem. Brak miejsca w ekwipunku, najgorzej. Wyrzuć to na razie. Chodź tu. Chodź, kurwa. Coś nie potrzebuje innego? No upartego nie muszę mieć tak dużo kurczaka, co nie? Dobra, weźmy to. Gdzie jest moja baza? Ta, o, tam ją zaparkowałem. Kurczę, człowiek zawsze się myli, gdzie zaparkował swoje auto. Dobra, wchodzimy. Ło! Ale to była wyprawka. Dobra, no to teraz będzie trochę roboty. Wiemy przynajmniej co musimy zrobić. Na pewno musimy, na pewno tak. Po pierwsze, przeróbmy. To mi się wydaje, przeróbmy trochę na smar. Bo smar się przyda. Więc trochę zróbmy smar X-a. Bo ze smaru można tam jakieś rzeczy zrobić, tak? I silikon, co ja robię? Silikon przecież mieliśmy zrobić, a nie smar. Zróbmy silikonu. Dobra, silikon zrobiony. Mamy troszkę fajne rzeczy. Dobra, co tu jeszcze mamy? Teraz tak, jedzenie, no to na pewno zróbmy sobie, wodę sobie zróbmy. Bo bez tego zaraz umrzemy. No i kurczaka też upieczmy sobie jakiegoś kupo, kurczaka, żeby mieć. Usmażę łypacza, niech będzie. Dzisiaj wpierdzielimy łypaczka. Dobra, łypaczak ten. Dobra, i zjedzmy od razu, bo głodny jestem. Usmażony łypacz i mryk zjedzony. No i napijmy się też wody troszeczkę, niestety wody mamy najmniej na razie. Sprzęcior, zobaczmy. Płetwy, możemy zrobić już płetwy. Tego jeszcze nie, bo tu potrzebujemy innych rzeczy. Zaraz zobaczę jeszcze. Możemy też zrobić nóż. Dobra, zróbmy płetwy. Przykładają pionowy ruch nóg na siłę. Szybkość pływania, no i pięknie. Robimy płeciory. Dobra, płeciory zrobione. Pęcherzówkę potrzebujemy, żeby to zrobić. Dobra, bla, bla, bla. Nie mam pojęcia, coś tam
coś tam gadała i potrzebujemy jeszcze... O! Miedziany przewód, baterie, dobra. To tak, baterie się robiło... Baterie się robiło... Tu. Grzyby potrzebujemy. A tak się składa, że grzybów mamy bardzo dużo. Dobra, weźmy tych grzybów trochę. Dobra. Wyżywienie, zasoby. Poczekajcie chwilę, muszę się skupić teraz. Gdzie to... A tu, dobra. Zróbmy tą baterię. No właśnie. Okej. Sprzęcior i teraz możemy zrobić już... O, nie, o, nie możemy. Miedziany przewód jeszcze, dobra, jeszcze miedziany przewód. A miedziany przewód za pomocą rudy miedzi. Chyba mieliśmy gdzieś rud miedzi i gdzieś ją zostawiłem. Zobaczę, czy w tych skrzyneczkach przypadkiem nie ma. Chyba gdzieś tu była rud miedzi, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Szafka, no nie chcę tego nazywać, co otworzyć. Rud miedzi, o proszę, jest ruda miedzi. Ruda miedzi jest. Ołów w ogóle jest, nie wiem czy się... O, nawet mamy to już od razu, więc nie ma o czym gadać nawet. Dobra, to chyba na jak zrobione. I teraz możemy zrobić Siguela. No, robimy sobie Siguelsa. Myk, myk, Siguelek zrobiony. Najsik. Coś tam jeszcze chcieliśmy zrobić chyba, tak? Zestaw elektryczny chcieliśmy zrobić. Jak się ten zestaw... Ruda srebra potrzebujemy. Nie wiem, czy mam rudę srebra. Ogniwo energetyczne. To możemy sobie ten... Bateria... To możemy sobie przerobić, to wiadomo, że możemy sobie złom... No to też przeróbmy, żeby się pozbyć złomu. I chyba tak samo kwa, to przeróbmy na szkło. Dobra, weźmy tutaj to sobie. Zobaczmy, co to jeszcze możemy zrobić ogólnie. O, nóż sobie jeszcze zróbmy, właśnie, bo mieliśmy sobie nóż już zrobić wcześniej. Dobra, mamy nóż. Dobra, nóż mamy. Mamy nóż. Dobra, zróbmy jeszcze bateria, co tam. Na pewno się do czegoś przyda prędzej czy później. Usmażmy jeszcze rybę sobie. Łypaczka, żeby mieć na przyszłość. No dobra, dużo rzeczy zrobiliśmy sobie w tym rozdaniu, powiem wam, jak tak patrzę. Skaner, o, latarkę. I tego też sobie zróbmy jeszcze, latareczkę, dobra. No i kurwa, pany. Ile rzeczy, dobra, pułapka, dobra. Dobra, mamy mega dużo rzeczy zrobionego. Odłożymy sobie część rzeczy do schowka. No niestety strasznie dużo miejsca zajmują te rzeczy niektóre, ale co tam się da, to odłożymy. Niech będzie. No i co? No i część też odłożymy, bo po co my mamy tyle rzeczy nosić na wyprawę. Ale tak, mamy takie rzeczy fajne jak nóż, to dajmy sobie tu do slotu. Mamy nóż, skaner, latarka, segline, więc ogólnie kozak. Naładowane, a bo to się przez źródło światła coś, a czyli to wszystko zasila się na baterię słoneczną, więc w sumie kozak. Usmażonego łypaczka też mamy, jednego nieusmażonego, dobra, piękny pan jest. Do tego też możemy sobie na ten, no i musimy tylko tych jeszcze zebrać trochę. Tych wodnych, bo mamy mało wody. W sumie jesteśmy też trochę ranni. Więc użyjmy może apteczki sobie, jednej. Nie na baterię słoneczną? A jak to się, przepraszam, bardzo ładuje? Nie wiadomo jeszcze. Naładowanie. Ciekawe. Ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo energetyczne. Smart. Dobra, no nic. Myślę, że na razie styknie. O, i mamy nóż, kurwa, ale będziemy siekać. Hu. Masakrę będziemy robić teraz za pomocą naszego denoża. Kurwa, ale będziemy tutaj se nożować przeciwników, co nie? Nikt tam nie podskoczy. Niech tylko ktoś tu podejdzie, to mu pokaże, co to znaczy siła. No, siła mięśni. Gaśnica? A. Dobra, weźmy to. Dobra, i Siguel mamy, Siguelsa mamy.
Zobaczmy, jak Sigwell działa. Kurwa, jak jestem szybki, dobra. Ale Sigwellsa, to wiecie co? To chyba na razie sobie dajmy spokój, bo Sigwells jest tak, naładowanie. Śruba zamienia moment obrotowy, ale on szybko się wyczerpuje. I co, on też na jakieś baterie się kurczy ten? Nóż odłożyłem do szafki? Jak debil. Nóż nie chce. Jak się ładuje te wszystkie rzeczy? Zwykłą baterią? Którą się tam robi za pomocą grzybów i miedzi? A zobaczmy jeszcze na chwilę, chodźmy. W sensie, no mogę zrobić chyba baterię, tak? I rozumiem, że to... Kurczę, no dwa grzyby. Czyli rozumiem, że to... Jest bateria i to mogę wymieniać, tak? Normalnie. Dobra. To bez sensu ten Sigwell na razie, bo strasznie dużo on kosztuje. Czyli rozumiem, że za pomocą tej baterii możemy coś naładować. No dobra, to weźmy sobie jedną baterię na drogę. No i co? Lecimy na wyprawkę, co nie? Lecimy na jakąś luźną wyprawkę, popływa gdzieś po okolicy. To tak, co musimy zrobić dalej? To tak, ja sobie tutaj ten dziennik głosowy, to dziennik głosowy, ale sobie znaczę. To tak, nóż już mamy, latarkę mamy. Musimy, ten Sigwellsa w sumie też już mamy, więc sobie odznaczmy. Na pewno co musimy zrobić? Na pewno musimy zrobić. W sumie nie wiem, co musimy aktualnie zrobić, chyba. Co najwyżej zostało nam zestaw do budowania, bo to jest zestaw elektryczny. Ruda srebra musimy znaleźć. Nie mieliśmy tyle rudy srebra tutaj nigdzie? A to zaraz przeczeszę. Bo mieliśmy ołów i rudę srebrą tu jedna widzę. No nie mieliśmy, no dobra. No ale on zużywa szybko baterie, no to właśnie bez sensu. Zużyć Sigwella, no. W sensie, no nie potrzebuję go na razie aż tak bardzo, żeby go użyć. A zmarnuje ten. Dobra, tutaj powinno... Jeszcze wiecie co, musimy trochę tych puchówek nazbierać, bo pić nam się strasznie chce. W tych okolicach one to znajduje zazwyczaj puchówki. Tak, musimy trochę puchówek nazbierać. Bo strasznie mało tych puchówek. O kurde, nie, bo on tutaj gazy wydziela. Puchówka, o jest puchówka jedna. Dobra. Musimy trochę nazbierać, bo mało mam wody, wiecie. I chyba i tak musimy się wrócić do bazy, bo bez wody to za dużo nie zrobimy. O, są puchówki. O, jest trochę, nazbierajmy ich zapasem, wiecie. Ja sobie zrobię trochę zapas tej wody, bo po szlak mnie trafia. Dobra. Tyle puchówek styknie. I z puchówek też można zrobić coś tam. No, tam ten wypływające coś tam można zrobić. Dobra. O, w ogóle, o, zbadajmy to. Kolarunkowiec. Olbrzymi. Interesting. Dobra. Dobra. Mapa jest w ogóle w tej grze? Zobaczmy. Nie ma mapy. Czemu tu była mapa? F światła? F mapa. O kurwa, on ma mapę. Co jest? Dobra, no nic, na razie oszczędzajmy jego. Dobra, zróbmy sobie troszeczkę kurtego wody. Bo powiem wam, że no tak średnio z wodą. Więc sobie zróbmy nawet leciutki zapas. Napijmy się w końcu porządnie, bo musimy się nawodnić. Więc ten, zróbmy sobie 4 butelki, a nawet 5 może. I tutaj jeszcze a propos guma silikonowa, akurat ją odłożyłem, wiecie co? To chodźmy na chwilę jeszcze tylko po tą gumę silikonową, nie ta skrytka. Dobra, zróbmy sobie elegancko to, przyrząd do wymrożeniowy. Może się przydać, to tam wie. Usmażmy sobie też może... Buchówki nie. To sobie usmażmy. Żeby mieć trochę jedzenia, ale w sumie głównie to wodę zróbmy z buchówek. No i kozak, dobra. Myślę, że styknie na razie.
Możemy jeszcze usmażmy już tego bumeranga. Najwyżej wszystko zjemy. Dobra. Tak, wiem, cichaj tam, jest git, dobra. Przefiltrowana woda. No i pięknie, kurwa, ale żeśmy się uzupełnili wody. O, zjedzmy tego, no i pięknie, proszę państwa. Ile wody mamy? Jeszcze raz, przyrząd wymierzeniowy. To też jest fajne gówno. Włóżmy to zamiast gaśnicy może. Właśnie jakoś się, poczekaj, posegreguję to jakoś. Może Sigwell 4, skaner 2, latarka 3, dobra. No i mamy pięknie ekwipunek przygotowany na wszelkie ewentualności. Co? Gnicie jedzenia? Please! Jakie gnicie jedzenia? Nie uznaję takich rzeczy jak jedzenie gnijące. Dobra! Lecimy na kolejną niesamowitą wyprawkę. Nadal się trochę cykam podpłynąć do tamtego gówna, ale na spokojnie. Dobra, tutaj chyba wokół, tak mi się wydaje, że wokół wszystko pozwiedzałem. Ale oczywiście przyjrzyjmy się, czy na pewno. O, tutaj są te rośliny takie dziwne. Możemy na nich trochę podpłynąć jeszcze, przebadać. Zobaczmy, czy na pewno. Tak, to są chyba, i właśnie tutaj były, tutaj gdzieś było tak niebezpiecznie, przez chwilę się zrobiło. Oho! Zobaczmy. Tej rybki nie znam. Oho! Czy to jest agresywne, myślicie? Zobaczmy. Przeskanujmy. Nie, chyba nie jest agresywne. Biorąc pod uwagę, że Stalkera udało się tutaj... Chociaż kurde... O, chociaż... Chyba jednak jest agresywny... Dobra! Przegiąłeś pałę! Gin, malafaka! Myk z mojego nożyka! Po królewsku. Już kopałem ci dupsko? My kurcze! Co, myślisz cwaniaku, że nie dam ci rady? Kurde! Cwaniak, wracaj tu! Tchórzu! Dobra. Mieliśmy tutaj coś zbadać na dnie. Oho. Jajo. Trochę zaczyna się tlen kończyć nam. Ta, widzę. Ale musimy wypłynąć niestety. Zobaczmy, jak działa to. Wynurz się. Uuu, fajne. Dobra. Czyli szybki sposób na wynurzanie się. Zęby im wypadają, jak się w nich uderzy, mówicie? O, patrzcie, złom chciał podwalić. Weźmy złomik. Złomik dużo zajmuje, nie wiem, czy to jest dobre, że my go zabieramy. Nie wiem, czy aż tak bardzo potrzebujemy teraz złomu, tak szczerze mówiąc. Kurde. Dobra. Dobra, chyba nic ciekawego tutaj. No to co? Chyba pomału zbliżymy się w tamtym kierunku. Zobaczmy, co tam jest ciekawego. W sensie bliżej statku mam na myśli. Ta, złomu chyba nie potrzebujemy. O, a tego nie znam. Chyba. Wezmę. Lokalne formy życia. Potem to wszystko poczytamy spokojnie, czarne, bo pewnie też jesteście bardzo ciekawi, co właśnie znalazłem. Ach, no i wiadomo, że jesteście ciekawi, bo też chcecie się trochę podełkować, a wiedza o tych roślinach może wam się przydać w życiu. Wiem, wiem. Co mówicie? Że jest sens tam płynąć? Technicznie to na razie nie wiem, co ja tu mam robić, co nie? O, tu są te dziwne bąble, które ostatnio zebrałem. O, kwarc. Sprawdźcie to jaskinie. Musimy co znaleźć?
Musimy znaleźć tam jakąś srebro chyba. Ta, chyba srebro jest w cenie. Co to jest? Kurwa, boję się. Kurwa! Au! Okej. Chyba już wiemy. To jest miedź. Właśnie nie chcę miedzi. Nie chcę miedzi, tylko w sumie chciałbym srebro. Wapień. Dobra, chyba niczego tutaj akurat, co jest mi jakoś bardzo przydatne, nie ma. Jest dużo kwarcu, ale kwarcu akurat teraz nie potrzebuję. Roślina siarkowa, ciekawe. Okej. Oho, siareczkę znalazłem. To fajne. To jakieś o, jajo stworzenia? A wezmę. Tutaj też jakieś jajko. Czekaj, czy będę mógł z niego kurczaka robić, co nie? Nie wiem, pozaskanuję ten złom, jakbym nie wiedział, co to jest. To jest złom po prostu. O, tutaj coś leży. O, dobra. To mnie leciutko przeraża. Dobra, to było lekko przy ten. To było przerażające, powiem wam. Ale dobra, przecież niczego tu nie ma takiego groźnego, co nie? Chyba. Chyba nie ma się czego bać, prawda? Wygląd wydaje się przyjazny w sumie. Dobra, przyspieszmy trochę. Prawda? Przyjazny jesteś? Byczku? Myślisz, że przyjazny? Wykryto promieniowanie. No tak, promieniowanie. Zapomniałem o tym. Polipka. Co nie podejdziemy w takim razie? Zapomniałem, że jest promieniowanie. No dobra. To dobra, to zmiana planów. Promieniowanie jest, jednak nie możemy tam popłynąć. Dobra, zatrzymaj się na dnie. Dobra, to zastanówmy się w takim razie. Zestaw, musimy srebro znaleźć tylko jeszcze ewentualnie i sobie bazę jakąś wtedy dzięki temu zbudować. Dobra, to tylko co najwyżej to mi przychodzi teraz do głowy. Dobra, jesteśmy już w okolicy, to tutaj się zanurkujemy. O, banki powietrzna. Złom, no właśnie złomu nie będę zbierać, bo zajmuje za dużo miejsca w ekwipunku. Nie ma miejsca, żeby jakiś złom zbierać. Tu też? Żałosne. Co mówicie? Potnij duży koralowiec? W sumie nie pomyślałem, żeby cokolwiek ciąć, więc może to jest dobry pomysł. O, a to mogę pociąć? O! Próbka koralowca mózgowatego. Interesting. Ciekawe, dobra. Może się do czegoś przydać. Prawda? Dobra. Absolutnie nie wiem, co mi ta mapa daje. Dobra, w ogóle gdzie jest moja baza? Tam? Kurwa, jak daleko zaparkowałem. Jako, że wiecie co, że znowu jest problem taki, że mam zawalony ekwipunek jakimiś gównami. Wiecie co, weź ten złom wywal, bez przesady, aż tak bardzo nie jesteśmy zdesperowani, żeby złom zabierać. Ta, tlen się mam ukończy, musimy wypłynąć.
Spokojnie. Złom na razie nie jest mi potrzebny. Ja wiem co robię. Dobra, wyjdźmy nagrać na górę. Dobra. To tak, generalnie to co zrobiliśmy sobie rejsik, sobie nic z tego nie wyszło jakoś super. No jedynie chyba co jeszcze nam zostało to to włókniska siatka, jakbyś musimy się dowiedzieć jak się robi. Włóknista siatka. O, jeszcze jest coś takiego, chip komputerowy. Dobra, czy w ogóle coś tu mogę naprawić? Bo co to jest? To jest obwodów, system drugorzędne. Wszystko to nie działa, tak? W ogóle apteczka tu co jakiś czas znajduje, dziwne. Użyj narzędzia naprawczego. Tutaj jest narzędzie naprawcze, musimy mieć. Czyli musimy zrobić narzędzie naprawcze. Dobra, czyli to jest nasz główny cel. Zestaw elektryczny. I to jest chyba to, tak? Ten zestaw naprawczy. O, można zrobić jeszcze takie rzeczy jak drabinę? Co to było? Co tu się stało? Co oni chcieli rozdupczyć statek? Tam w ogóle coś pływa, zapomniałem o tym. Ale czemu to wyrąbło? A po prostu, że wybuchnie, tak o, po prostu, okej. Czyli po prostu to było info, że coś tam walnie. No, kułam, po prostu walło. Dobra, jeszcze raz. Czyli tutaj, czyli widzicie, tak w sumie, to bla bla bla, ale tu widzę, że jest dużo więcej schematów, to wszystko da się zrobić chyba. Tylko żeby to zrobić, to, no nie wiem, to muszę mieć chyba jakieś inne urządzenie do robienia tego? Fabrykator można, dobra, czy pewnie będzie można robić sobie osobne. O, panel słoneczny można zrobić, własny, tu widzę. Własny dom będzie można robić, tego co widzę, dobra, a, bo to jest konstruktor baz. Zestaw elektryczny, i tak musimy ten zrąbany zestaw elektryczny zrobić, dobra. No tak, tego już nie musimy. Tego już nie musimy, o, i to jeszcze musimy zrobić. A włóknistą siatkę jak zrobić, dobra, jesteś tutaj? Nie ma jeszcze włóknistej siatki, musimy, rudę srebra musimy znaleźć. Czyli to jest nasz aktualnie, moim zdaniem, jedyny sensowny cel, który musimy teraz w chwili zrobić, czyli znaleźć rudę srebra. I tyle. Tak mi się wydaje. Interesting, bardzo. Dobra, napijmy się wody. Zjedzmy sobie. O, pyszne mięsisko, nawet dwa razy. Dobra, odłóżmy rzeczy do skrytki. Kurczę, za małe te skrytunie, to już miejsca nie mam na te wszystkie głupoty, które tu znalazłem. Dryferka. O, dryferka z te przeróbmy. Siarka jaskiniowa. Właśnie ten skafander miałem zrobić, też antypromienny. W sumie racja, zapomniałbym. Włókniska siatka. Ale jak zrobić włóknistą siatkę? Ej, nie mogę zrobić włóknistej siatki chyba. Consider disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Tak, wiem o tych wodorostach, nie muszę 10 tysięcy razy pisać. No, dobra, jest jakiś taki koncept. Żeby pociąć wodorosty. Ale jakie? Te wodorosty? Nie. O, coś tam jest w sumie. Nasiona wioziela. Chyba do hodowli są tylko.
Dobra, podpłyńmy sobie kawałek. Słaba widoczność jest. O dobra, są wodorosty. Kurde, słaba widoczność, bo ciemnica jest. Jesteśmy w nocy. Tak, faktycznie mam latarkę, zapominam o tym. No dobra, no i pociąłem to. Dobra, czyli z tego podobno można zrobić tą włóknistą, no coś tam. Ale i tak potrzebujemy jeszcze jednego srebra. Dobra, sobie gdzieś tu poszukam. Właśnie nie wiem, gdzie te srebro rąbane... O, weźmy te gówniaka, bo to się przyda akurat. Bo pić mi się chce strasznie. Kurczę, musimy znaleźć te rąbane srebro. Nie wiem, gdzie ja to wtedy znalazłem. Musimy te srebro rąbane znaleźć jeszcze, czaty, wiecie? Ile mam miejsca w ich punku? Mało. O, nie wiem, myślałem. O! O! Może tu coś ciekawego będzie. Dzień dobry. Szukam srebra. Widział może pan? Widzę, że tylko kwarc jest tu wszędzie. A czy widzieli państwo może odrobinkę srebra? Zaraz się utopię. Dygresja. Dobra. Tylko debil by nie wpłynął do tej jaskini, prawda? Dzień dobry. Czy widzieli może państwo odrobinkę srebra? Ołów? Nie do końca o to mi chodziło. Złoto? Ale w sumie z czegoś takiego wychodzi na to, że może być. O kurwa, nie. Ty gnoju! Wezmę. Ruda miedzi. Bardzo dużo kwarcu się wszędzie wala. Srebro było? A, to mam już jedno srebro. Zobaczmy. O, znalazłem. No to chill. Wracamy. Dobra, baza tam. No, gitara siema, wracamy do bazy. Kurwa, jak już wszystko mamy. Dobra, zrobimy. Troszkę się pogubiłem, muszę przyznać dzisiaj. Troszkę tak się zagubiłem, nie wiedziałem nawet co mam robić przez chwilę, ale ostatecznie sobie... Nie, złej, zapomniałeś o sreble, bałwanie. Dobra, otwórz pojemnik. Teraz tylko w którym to miałem te srebro? Pewnie w tym pierwszym. A nie, tu miałem chyba. Ruda srebra, proszę bardzo. Ruda srebra, dobra. O, zestaw elektryczny. To oczywiście robimy. Dobra, mamy zestaw elektryczny. Włóknista, o, jest, włóknista siatka, faktycznie, ale to mamy chyba za mało tego wzięliśmy, ale dobra, zróbmy sobie dwa razy. Włóknistą siatkę, czyli wiemy już z tego, jak to się robi. Zróbmy oczywiście wody, bo pić nam się chce strasznie. To tak dygresja ogólnie z tą wodą. No, zróbmy sobie po kilka butelek, nawet trzy, myślę, że spokojnie możemy zrobić. Dobra. Co tu mamy? Sprzęcior. Oddycharka możemy. No, możemy zrobić oddycharkę, ale zobacz, ale zaczekajmy chwilę jeszcze. Zanim zrobimy oddycharkę. Czy ten zestaw naprawczy, on służy do naprawiania, czy to nie? On nie jest do naprawiania, bo tu potrzebujemy, to jest zestaw elektryczny, a tu potrzebujemy zestaw, narzędzia naprawcze, czyli jeszcze coś innego. No dobra, to zróbmy w takim razie oddycharkę, niech będzie. No i skończyło się, bo to... No, dobra, trudno.
Chciałem to zrobić? Kuma, jeszcze to możemy zrobić. Narzędzie... To jest narzędzie naprawcze! Czemu ja tego nie widziałem wcześniej? A to ja chciałem zrobić... Tak, to nie, to nie. Dobra, zaraz to zrobimy, bo mamy towary. Do tego skafander przeciwpromienny jeszcze jest. No trudno. no i tak, dobra. To i tak będziemy musieli jeszcze srebra trochę poszukać, wychodzi na to, bo... Będziemy musieli jeszcze zrobić skafander przeciwpromienny na pewno. I jeszcze narzędzie naprawcze. Guma silikonowa, tytan. Dobra, gumę silikonową i tytan mam, tylko nie jestem pewien gdzie. Tytan jest chociażby tutaj. A guma silikonowa gdzieś była w tych narzędzikach tutaj obok, więc sprawdźmy. Niestety nie wiem w którym, więc zaraz zobaczymy. Ołów, guma silikonowa gdzieś tu wkładałem, bo oszczędzałem miejsca. A może nie wkładałem? A z czego się robiło gumę tytan? Dobra, okej, okay. Poczekajcie chwilę, zobaczmy. A, z tego, no to nie, to musimy chyba podtegować i ten guma silikonowa, to musimy podtegować i tam zrobić chyba. Dobra, zróbmy trochę, zróbmy jeszcze trochę skrzyneczek, bo jest tego deficyt, bardzo duży zresztą. Ta, duży deficyt jest na takie pierdoły. Tak, tak, wiem gdzie to rośnie, te żółte, bo już to zbieraliśmy, dobra. To zrobione, no i idziemy. Dobra, sobie postawmy. W ogóle to, te gówno, a dobra, postawmy to tutaj, niech będzie. Dobra. Myk. Jeszcze jedno, myk, dobra. Pojemniczek. Nasiona wioziela. Dobra, włóżmy to, bo w sobie na razie nie potrzebuję tego jakoś bardzo. Co tu jeszcze jest? Czy nie za dużo tu rzeczy mam ze sobą wziętych? Siarkę to odłóżmy na razie odłóżmy, odłóż to zostawmy, chociaż to też możemy na razie odłożyć. Dobra, no mamy już takie same pierdoły. W sobie warto się napić. Dobra, napijmy się troszkę, żeby uzupełnić płyny. Jedzenie, ale to jest nieusmażone jedzenie. Gdzieś tu miałem usmażone, ale mogło się popsuć, of course. Dobra, usmażmy sobie tego jeszcze rybkę. Dobra, rybkę sobie usmażmy i ją od razu zjedzmy, pięknie. Dobra, no i rybka usmażona, dobra. Tak więc, elegancko na razie idzie, tak mi się wydaje.